Dzień 40. Jezus na rękach swych rodziców uchodzi do Egiptu. Nawiedza więc starą kolebkę narodu żydowskiego i opatrznością swoją toruje drogę nowemu Józefowi, wielkorządcy. Pragnie jako chleb z nieba zstępujący i pokarm ducha zaradzić straszniejszemu niż wszelki inny głodowi prawdy trapiącemu Egipcjan. Pragnie dać pewien współudział w przygotowaniu jedynej w swoim rodzaju tajemnicy ofiary temu krajowi, skąd wyszła pierwsza zapowiedź zbawczego krzyża i uczty wielkanocnej w figurze zabijanego baranka. Święty Leon Wielki, papież. Józef egipski nie jest tylko prototypem świętego Józefa z Nazaretu. On jest przede wszystkim prototypem Chrystusa. Józef egipski był poniżony przez braci, rozebrany i wrzucony do studni. Jezus też był obnażony z szat i poniżony. I kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, na 41 rozdziale czytamy takie słowa. Kiedy minęło 7 lat urodzaju w Egipcie, nadeszło 7 lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie był chleb. Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął dawać się we znaki, ludność domagała się chleba od Faraona. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan: udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie. Czyńcie, co wam powie. Skąd to znamy? Znamy to z Kany Galilejskiej. Otóż Maryja, kiedy był brak wina w Kanie Galilejskiej, mówi: idźcie do Jezusa i co wam powie, czyńcie. Uczyńcie, co wam powie mój Syn. Maryja tak naprawdę mówi i cytuje Faraona, który wskazuje na Józefa i mówi: co wam Józef powie, to czyńcie. Tym razem Maryja w Kanie, już nie na Józefa, ale na Jezusa, mówi: co wam powie, to czyńcie. Wskazuje na Niego. Te słowa Maryi to jest dosłowny cytat z Księgi Rodzaju. Sprawdzałem i w Septuagincie greckiej, i w łacińskiej Wulgacie, przetłumaczonej przez świętego Hieronima, identyczne słowa padają. Co wam powie, czyńcie. I Faraon, wskazując na Józefa, i Maryja, wskazując na nowego Józefa, na Chrystusa. Maryja więc w Kanie Galilejskiej wskazuje na Jezusa i mówi: to jest nowy Józef, to jest Chrystus. On ma dla ciebie pokarm w twoim głodzie. On ma dla ciebie życie, bo On jest życiem. On ma dla ciebie spichlerze swojej miłości. Tylko pójdź do Niego i czyń, co tobie powie. On, Chrystus, da ci prawdziwy chleb, bo On jest chlebem, On jest ziarnem. On da ci przede wszystkim siebie samego, więc idź do Jezusa i co ci powie, to uczyń. Więc tym, który nas karmi i poi, jest nowy Józef, umiłowany przez Ojca i z tego samego powodu znienawidzony przez braci, sprzedany i poniżony. I tak jak Józef uratował swoich braci, którzy go sprzedali, a on ich nakarmił, tak samo dziś Maryja Jasnogórska pokazuje ci Chrystusa. Sprzedaliście go za cenę niewolnika, 30 srebrników. Zabiliście go śmiercią niewolnika na krzyżu, a on wam to wszystko wybaczył. On chce cię nakarmić, tylko przyjmij go dziś do swojego serca. On rozpoznaje w was swoich braci. On nie chce waszej śmierci. On nie chce waszego głodu. On chce dać siebie wam jako pokarm. Tylko weźcie go ze sobą i żyjcie na wieki wieków. Amen.